No i witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Ranch Simulator. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym zrealizujemy sobie projekt, o którym mówiłem już wcześniej, w poprzednim odcinku, a mianowicie zbudujemy nową przetwórnię. I myślę, że to jest potrzebne. Tylko zobaczymy, jak to będzie miało funkcjonować, bo generalnie wcale tutaj nie jest źle, tylko problem polega na tym, że jakoś tak dziwacznie to się wszystko tutaj zorganizowało. I teraz pytanie brzmi, bo tutaj ja mogę to włączyć, a co, podnieść tego nie mogę? Najwyraźniej chyba nie. Dobra, ciśniemy, słuchajcie. Przetwórnia, która, nowa przetwórnia, która powstanie, będzie znajdowała się tutaj oto w tym miejscu. Wydaje mi się to dobrym pomysłem na to, żeby coś takiego tutaj ulokować. Tylko rzecz jest tego typu, bo zastanawiam się, jak to sprawnie zrobić, żeby było dobrze. Jeżeli bym to dał pod skosem, załóżmy, to może nie byłoby takiej tragedii. Okej. Okay. Dobra, to tak, wybieramy sobie narzędzie do budowania, będzie nam potrzebny fundament oczywiście czekajcie, żeby się dobrze tutaj to wszystko układało. To zaczniemy może w ten sposób, trochę tak, ja tutaj, nie, lepiej tak, ja tutaj muszę to dobrze ogarnąć, to będzie tak i to będzie rampa taka szeroka. Teraz tak, tę rampę pociągniemy sobie tutaj dwa i odtąd zaczniemy budynek. To będzie raz, dwa, trzy, dalej będzie cztery, pięć, a no właśnie. Czekajcie, zobaczmy na ile tam dawaliśmy, bo to miała być ciut większa, nie? Ta przetwórnia. Tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery. Aha, no dobra. To tam jest na cztery, okej. Okay. Tutaj byłoby na pięć. To możemy wrzucić jeszcze szóstą? Dobra, niech będzie. Szóstka. To będzie w ten sposób i dwa zjazdy, znaczy tutaj dwa te fundamenty, tak żeby ten zapasik był jeszcze. Drzewo do ścięcia oczywiście, bo już będzie, widzę, że będzie przeszkadzać. Czyli tak, tutaj mamy, to będzie element rampy, to teraz tak, pyk. Teraz tutaj damy tak, tak i tu, o. To będzie raz. Tutaj będzie dwa. Dobra. A, i teraz czekajcie, policzmy, ile tam mamy. Raz, dwa, trzy. Tam było na trzy szerokości. No to w takim wypadeczku. W takim wypadeczku, no musimy to drzewo ściąć. Ciśnij, aby porąbać drzewo. Aha, raz, uderzyłem, drzewo leży. No dobra, no niech i tak będzie. Przytrzymaj, aby ściąć drzewo. Tak? Dobra. No teraz to trzeba poprzenosić. Ale dam to chwilowo tu. Jeszcze mi lać zaczęło. Lać mi się zachciało, kurczę. Sorry. Przejęzyczenie, ale to człowiek czasami się przyzwyczaja do pewnych tekstów, no i później no, takie głupoty wychodzą. Niestety. No, w obecnej chwili dam to tutaj. I tak się zastanawiam, bo my tam mamy lampy, nie? I te lampy specjalnie są umieszczone na płaskim takim suficie.
No, żeby mogły tam być. Trzeba byłoby przetestować, czy można, ale to na, tam, w tamtej przetwórni zrobimy. Trzeba przetestować, czy można umieszczać lampy na skosach. Jeżeli nie, to umieścimy to na ścianach. I zrobimy to w tej chwili. No, kuźwa, w otwór drzwiowy człowiek nie może trafić. Dobra, buduj i teraz tak, gdzie bym znalazł te lampy? Chyba... Tutaj? Tutaj? Nie. Gdzieś widziałem lampy. O, jest lampa, dobra. I sprawdźmy, da się na... O, da się na skosach. No to, nie no, kapitalnie to jak da się na skosach, to takie miejsce byłoby rewelacyjne. Dobra, o, synku, co ty tam wyprawiasz? W takim wypadku robimy na 4 szerokości. Tutaj mieliśmy na 3 szerokości, tam będzie na 4 szerokości. I myślę, że to będzie całkiem dobre wyjście z sytuacji. To teraz jeszcze... Teraz jeszcze tutaj by trzeba było... O, fundamenty. To w takim razie będzie 3 i 4. Takie coś. Dobra, no i teraz trzeba to... Wszystko ogarnąć, pyk. Fajnie, że można na razie taki layout sobie tutaj zrobić, a potem to dopiero budować. Przynajmniej nie traci się surowców, nie? A czemu ty się tu nie postawiłeś? Stawiaj się ładnie. O, takie coś. Niech i tak będzie. I wiecie co? Czekajcie, bo jeszcze mam tutaj taki mały dylemacik. Bo można byłoby jeszcze ogarnąć, załóżmy, powiedzmy na 3 i zrobić taki ala magazynek. I to by mi się chyba też przydało, ale albo nie, inaczej, wróć. Zrobimy inaczej. Kurde, że ja wcześniej na to nie wpadłem. Po tej stronie będzie magazynek. Czemu nie? A rampa po środku, to może całkiem nieźle wyglądać. Zrobimy to w ten sposób. O. No, spora ta przetwórnia będzie. Tylko to zrobimy na 2. Myślę, że powinno się to sprawdzić. Oczywiście szerokość będzie przetwórni, natomiast... znaczy nie, długość będzie przetwórni, natomiast szerokość będzie na 2. No w porządku, no to teraz trzeba trochę pokombinować, bo skoro mamy taką przetwórnię sporą, to w takim wypadku potrzebowałbym umieścić tu... Czekajcie, to zrobiliśmy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć, tak? To proponuję, żeby może zrobić podwójne drzwi? To by nie było złe. To by nie było złe rozwiązanie. To tak, ustawmy sobie na razie ściany. Tutaj byłyby drzwi... Tutaj. A wiecie co? A tu mogłyby być okna. Okna. A, to jak drzwi mam po drodze, to już je wstawię. Tutaj będą drzwi. No wielka szkoda, że nie ma jakichś takich bram, że nie ma możliwości budowania bram. To by bardzo fajnie można było zrobić, powiedzmy, taką przetwórnię z wjazdem do środka, nie? Coś w tym stylu. Może byłoby całkiem fajnie. No dobrze. No ale skoro nie mamy tego, co byśmy chcieli, no to trzeba sobie radzić w zupełnie inny sposób. Teraz tak, drewniana rama okienna. Tutaj można... No i kuźwa, jakżeś to postawił? Się samo przestawiło. Dobra. To teraz chwila, bo muszę to usunąć. Usuń mi to. Dobrze, no to jest drewniany dach, to raczej tego nie chcę, ale rampa drewnianych fundamentów to jak najbardziej chcę. To tutaj będzie jedna rampa. Ach, to się tak robi, orzesz ty synu. Trochę niedobrze. No troszeczkę niedobrze, słuchajcie, wiecie? Jakby to można było zrobić inaczej? Powiedzmy... O, rzeczywiście ta rampa jest taka dziadowska?
No fakt, ona nie ogarnia tutaj całej szerokości. Dobra, ja mam pomysł. Prześpijmy się. No i wrócimy do tematu, jak się prześpimy oczywiście. Mamy wczesny poranek, zerwał się dosyć porywisty wiatr. Natomiast przemyślałem sobie temat i zrobimy to trochę inaczej. Tutaj ogarniemy to tak, natomiast tu damy takie niskie ścianki. O, coś takiego. Po drugiej stronie oczywiście też. O, i myślę, że w ten sposób no, może tak zostać, nie? Ojojoj, ale te grzmoty to strasznie głośno są. Po drugiej stronie ogarniemy dokładnie tak samo. Bo wjazd może być taki cienki. Wystarczy, żeby tutaj wjechał. No mamy spory zapas, tak na dobrą sprawę, miejsca na rampie. Jeżeli chodzi o szerokość, więc zawsze będzie można gdzieś się tam odsunąć. Rampa. O, a to co to? Panie, rampa drewnianych fundamentów. O kurde. A to czekajcie, chwila, bo źle to zrobiłem. To trzeba zniszczyć, bo tutaj będzie wjazd. No i czemu tej rampy nie mogę tutaj umieścić? O co się rozchodzi? Ha, ciekawe. No nie może tak być. Tutaj powinna być rampa zjazdowa. No i rampa dupa Jasia. Patrzcie, on w ogóle w ten sposób chciałby się postawić, ale tak, żeby tutaj ogarnąć temat, to nie chce. O, chce, dobra, już. Sprawa załatwiona, uff, aż mi użyło. Dobra, i jeszcze teraz tak, tutaj ta półścianka, tutaj również i dodatkowo jeszcze tutaj. No, i takie coś byśmy mieli, to już w porządku. I teraz dalej. Dalej będą mi potrzebne na razie pełne ściany, no i trzeba będzie tutaj się zdecydować, jak to zrobić, czy tu w ogóle jakieś okna będą. No chyba tak, chyba tutaj damy dwa okna. Natomiast tu już okien nie będzie. A to ze względu na fakt, że tu będziemy potrzebowali ogarnąć sobie te wszystkie szafy. Tutaj również okien nie chcę dawać. Czekajcie na trzy. Dobra, niech będą na trzy. Aczkolwiek tu można byłoby. Tutaj można. Takie nieregularne trochę to będzie. Ale czy na pewno? Dobra, niech będzie jedno okno tutaj po tej stronie. Żebyśmy widzieli, co się dzieje na świecie w ogóle. Natomiast z drugiej strony postawię dwa. O, i w ten sposób może to funkcjonować. Teraz tak, trójkątne ściany będą mi potrzebne. Gdzie one się znajdują? Tutaj się znajdują. Dobra. I tutaj będziemy mieli to zrobione tak. Aha, tutaj potrzebne. No dobra. No tutaj jeszcze będą potrzebne dwie ściany. Takie duże. No i coś ty zrobił. Co ty tu kombinujesz, ludku? Dwie ściany tu. I dwie ściany po drugiej stronie, na górze. Może byłoby nawet pół piętra zrobić, ale już bez przesady. No kuźwa, gościu, bo naprawdę jakiś porypany jesteś. Teraz tak, dobra, damy sobie lewe. Będzie raz i tutaj będzie dwa. I teraz będą prawe.
i po drugiej stronie dokładnie tak samo, tylko jakoś dziwnie mi się te trójkąty układają, powiem szczerze. Może dach załatwi sprawę, zobaczymy. Tak i tak, aha, jeszcze jedna lewa. I pyk. No i dobra, i to byśmy mieli. No to teraz wypada ogarnąć dach. To jest rampa, to nie. A tu mamy drewniany dach. No i co ty robisz? Dobrze. To inny pomysł, słuchajcie, bo ja potrzebuję jednak być na wzniesieniu. To pomysł jest taki, żeby teraz pojechać, słuchajcie, po dechy. Zwieźć tutaj deski. Chyba, że wykorzystamy to, co tutaj mamy, bo tam możemy trochę desek ogarnąć. Bo zobaczcie, tutaj mamy... jeszcze to. Ja sobie to przeniosę. Tak wiem, mógłbym Meleksem podjechać, ale mi się nie chce. Teraz tak. Wy tam proponowaliście, żeby przyczepkę do Meleksa kupić. Nie ma takiej potrzeby. Mamy ciężarówkę, mamy pick-upa. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma potrzeby, żeby ogarniać tutaj dodatkowe jeszcze rzeczy. Natomiast na pewno będę potrzebował piły. A, i chyba musimy po paliwo pojechać. Ja nie pamiętam, jak się, od której strony to się wkłada. Postawię to tak. A, od tamtej. No tak. Biednemu to zawsze wiatr w oczy. Poróżniemy sobie trochę. Wiem, że lubicie. Kto by nie lubił? Dzięki temu zaoszczędzimy trochę na tych deskach, aczkolwiek i tak mnóstwo desek będzie jeszcze potrzeba do tego, żeby wybudować te naszą tutaj przetwórnię. Ja tylko sprawdzę żarcie. O, dobrze, że przyszedłem. Rzucimy kolejną belę. Czy tam bal. O, dobra. Trzeba będzie pojechać po paliwo, słuchajcie, bo kanister jest niestety pusty. Natomiast pić się chce, nie? I tak na wszelki wypadek warto byłoby kupić jeszcze jeden kanister na zapas, w razie W. Bo jak ostatnio mi w tym Meleksie paliwo się skończyło, bo nie przyuważyłem. To tak de facto... Uratowała mnie właśnie połowa kanistra z benzyną, która tutaj stała. Taka zapasowa racja paliwa. Ciekawy jestem, ile tych desek tutaj wyszło. Na ile to styknie. Na pewno na niewiele. Dobra. Skoczę jeszcze po tamte. Czekajcie, bo czy ja mogłem brać więcej tutaj tego, czy... A nie. Po jednej. Bardzo niefajnie, bardzo niefajnie. Przydałoby się, żeby można było brać więcej. Dobra. Ale przynajmniej zużyję to wszystko. Ależ to kuźwa będzie potężne. Przecież wiecie co? Tak powiem wam szczerze, że teraz jak tak patrzę... To chyba lepiej byłoby zrobić wjazd tutaj po prawej, a nie po lewej. Łatwiej będzie manewrować się pojazdem. Także poprawimy to. No i dzięki temu, że mamy tutaj niby taki layout zrobiony, taki schemat, nie? Tego, jak to ma wyglądać, to możemy się przyjrzeć, jak to wygląda. Więc to bardzo dobry pomysł twórców, to trzeba pochwalić. Natomiast fajnie byłoby, żeby jeszcze trochę więcej kontentu dali. To, co można tutaj robić, bo troszeczkę jest tego za mało, w mojej skromnej ocenie. Dobra, bierzemy 8 desek. Ja chyba 8 wziąłem. I na początku położę je sobie tutaj i poprawimy to. Czyli tak, tutaj ścianki nie będzie, tej rampy nie. Natomiast
w zamian za to rampę umieścimy tutaj. O. A półściankę umieścimy tutaj. No i zobaczmy teraz, przyjrzyjmy się, jak to wygląda. No teraz chyba jest o wiele, wiele lepiej. Nie wiem, co wy na to, ale wydaje mi się, że tak jest dobrze. No i za pamięci zróbmy to również po drugiej stronie, bo znacie moją pamięć, więc lepiej zrobić. Dobra. Na początek to ja będę potrzebował to zburzyć i to zburzyć. I teraz rampa. Okej. Okay. I półścianka. O. No i tak chyba będzie dobrze. Oj, nie to chciałem. No kuźwa, gościu. Oj, on mnie denerwuje. No dobra, tutaj jeżeli chodzi o magazynek, to się tym później będziemy zajmowali, natomiast w obecnej chwili ja bym chciał ogarnąć temat najpierw rampy, włóż, o, tutaj byśmy mieli, teraz tutaj tych deseczek, trzeba najpierw budynek skończyć. Trzeba skończyć budynek, później będziemy mogli dalej działać. Czy ja mogę jeszcze coś tutaj dobrać? O, mogę, bardzo dobrze. No, to słuchajcie, wydaje mi się, że nie ma sensu was trzymać tak przy tym wypełnianiu. Kuźwa, poważnie? Gościu, co ty odpierdzielasz? No jak ja mam to teraz ponieść? No fajnie, nie podniosę. Misiu! No weź te dechy. Nie weźmiesz? Czemu on nie chce tego wziąć? Deska 2x6. Dobra, nie będę was trzymał tutaj przy tym wypełnianiu. Spotkamy się później. No i zobaczycie, jak to wygląda tak naprawdę. Tak, proszę państwa, wygląda nowa przetwórnia. Ona już została wybudowana. Zobaczcie, ile mamy miejsca w środku tak naprawdę. Więc będzie można zaszaleć, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju kwestie produkcyjne. Dwa wyjścia, dwa okienka na froncie. Myślę, że tak przytulnie tutaj zrobimy, żeby się czuć prawie jak w profesjonalnej fabryce. No i co dalej? No słuchajcie, no wypadałoby tutaj coś jeszcze ogarnąć, tak? No ale to tym zajmiemy się może w kolejnych odcinkach. Natomiast w dniu dzisiejszym dokończmy sobie tutaj kwestię naszego magazynu. A jeżeli chodzi o te kwestie, to ogarnijmy może to w podobny sposób. Czyli załóżmy, że tutaj będą... Że tutaj będą dwa okna. Zaraz, jak to jest w ogóle? A nie, tutaj dwa okna, jedno i drugie. Takie bliźniaki, żeby to były. I dodatkowo będziemy oczywiście potrzebowali dwóch futryn, tak żeby na wprost przechodzić z drzwi do drzwi. Dobra, zgadza się. I oczywiście będziemy również potrzebowali ścian. Będzie raz. Tutaj będzie... No, dawaj. Oj, ale to się brzydko zrobiło. Halo, halo. Misiu, pisiu. O. Ja się tak zastanawiam, czekajcie, wiecie co, bo ja chyba popierdzieliłem coś. Dobra, później to poprawię. Natomiast tu nie będzie okien. To jest dosyć istotna kwestia, tutaj okien nie będzie. Dlatego, że no, to jest magazyn, tak? To ma służyć jako magazyn, więc po co okna? I będzie zdecydowanie mniejszym budyneczkiem. Dobra, co nie uszczupla jego przeznaczenia, tak, jego wagi, ze względu na fakt, że tutaj będziemy przetrzymywali rzeczy, które będą sprzedawane, powiedzmy, później. Czyli sporo roboty nas czeka. Dobra, polatam sobie trochę, włączę latarkę, bo już się robi ciemniej. Dobra, i jeszcze, ojojoj, nic nie widać, ale to chyba ta, dokładnie. Jeszcze tak. No i później dach na końcu zrobię ze względu na to, że z dachami to zawsze jest problem. No co, jest praktycznie godzina 20, słuchajcie.
Zamknij papę, co kuźwa, żeś mnie wystraszyła, ty. Psi to jedna, ty biała, ty. Idź gnić. Albo idź pryć, jak to tam, co po niektórzy z was piszą w komentarzach. Oś kurde, normalnie prawie się ja nie ze z tego. No, a tu Klaudia tam w międzyczasie napisała komentarz po poprzednim odcinku właśnie o sraniu kur. A właśnie, zobaczmy, jak tam wyglądają jajca. O, no, sporo. Dobrze, dobrze, niech się niosą, bo jajka będą później potrzebne. Mam nadzieję, że jakieś pisklaki w międzyczasie tam się wyklują, to będzie dobrze. Jeżeli chodzi o rampę, jest całkiem wygodnie, można przechodzić, więc to jest dosyć też ważna, istotna kwestia, żeby tak było. No i teraz tylko chciałbym jeszcze sprawdzić, czy tutaj wszystko jest tak, jak być powinno, ale chyba tak. Ja trochę desek kupiłem, proszę państwa, w sklepie. Znaczy trochę, 50. 50 paczek, natomiast wychodzi na to, że jest tego zdecydowanie za mało i trzeba będzie jeszcze podjechać, zważywszy, że będziemy musieli jeszcze dorobić szafki, stoły i tak dalej, i tak dalej. Kupiłem dodatkowo 3 kanistry, mam jeszcze czwarty, a niepotrzebnie zamykałem. Mam jeszcze czwarty, który będę chciał napełnić. Dobra, z otwartymi drzwiami kiepsko się zjeżdża. Skoczymy sobie po ten kanister. No i dodatkowo jeszcze... Aha, to wiecie co? Gdzie? O, tam jest Melex. Ja Melexa zatankuję do pełna. Bo on tutaj nie był chyba tankowany. No dokładnie, nie był tankowany. Dobra, no i resztę do pick-upa wleję. Tak, żeby był pusty. Znaczy kanister, żeby był pusty. No i od razu włożę go do ciężarówki, to podjedziemy sobie na stację. Zatankuję wszystkie 4. A potem będę musiał podjechać, proszę państwa, do sklepu w celu zakupu kolejnych desek. Ale wydaje mi się... A, właśnie, słuchajcie, tutaj rozpocząłem wycinkę drzew, żeby nie przywalać w drzewa na tej ścieżce. Więc częściowo je wycinam, przerabiam na dechy, trochę kupuję, no bo ja też nie mam czasu tak, żeby siedzieć godzinami tutaj i rzeźbić. Więc czasami podjadę do sklepu, kupię większą partię materiałów budowlanych, żeby można było coś zrobić szybciej. Natomiast w każdej wolnej chwili będę sukcesywnie wycinał tutaj drzewa po obu stronach drogi tamtej dojazdowej do nas, tylko po to, żeby no było bezpieczniej i wygodniej. No, natomiast tak jak powiedziałem, ja teraz będę tankował, później podjadę do sklepu po dechy, dokończę tę budowę, no i całość zobaczycie już, myślę, w kolejnym odcinku, jak to tak naprawdę wyszło. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Zachęcam do subskrybowania kanału, tak żebyście byli na bieżąco z filmami i live'ami. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.